się rodzi, gwiazda wschodzi. Pod takim hasłem odbyło się świąteczne spotkanie w Zespole Szkół imienia Stanisława Staszica w Gąbinie. Wśród gości i przyjaciół szkoły byli uczniowie szkół specjalnych z Mocarzewa i Goślic, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z Koszelewa, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie, klub seniora z Gąbina oraz uczniowie Zespołu Szkół w Gąbinie, a także delegacje ze szkół podstawowych powiatu płockiego i gostynińskiego. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również przedstawicieli powiatu płockiego, starosty płockiego Mariusza Bieńka i wicestarosty Iwony Sierockiej. Świąteczny klimat wprowadził występ uczniowskiego zespołu. Staszica w Gąbinie zorganizował dzisiaj wspólne kolędowanie, że mogliśmy tutaj spotkać się z różnymi przedstawicielami zarówno młodzieży z różnych szkół podstawowych, ale także tutaj młodzież Zespołu Szkół imienia Stanisława Staszica, także wolontariusze, a także koło seniorów z Gąbina. W trakcie spotkania odbył się konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny. Swoje prace zaprezentowali wszyscy przybyli na spotkanie goście. Jury miało trudny orzech do zgryzienia, bo każda praca zasługiwała na nagrodę. Ostatecznie wygrała praca uczniów ze szkoły podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Borkach. Drugie miejsce zajął stroik przygotowany przez uczniów ze szkoły podstawowej imienia Fryderyka Chopina w Sannikach. Trzecie przez DPS w Koszelewie. Decyzją jury upominki otrzymały wszystkie placówki, które zgłosiły swoje prace do konkursu. Celem całego projektu była integracja szkoły z lokalną społecznością, zaznacza prezes stowarzyszenia Juvenes. W naszej gminie, w naszym powiecie jest wiele ludzi samotnych, niepełnosprawnych, chorych, którzy potrzebują tak naprawdę w tym szczególnym momencie, w tych szczególnych dniach przedświątecznych, myślę, jak najwięcej od nas takiego wsparcia, ciepła, więc my jako szkoła stwierdziliśmy, że właśnie wyjdziemy z taką inicjatywą i właśnie w taki sposób narodził się ten projekt. Podczas tego spotkania nie zabrakło kolęd w wykonaniu artystki i absolwentki Zespołu Szkół w Gąbinie. Ja bardzo się cieszę, to już mój drugi raz takiego powrotu, bo dzisiaj mówiłam, że powracam jak bumerang, ale czuję się cudownie, bo tak naprawdę mimo wszystko, że tutaj się zmienia się ta szkoła, rozbudowuje się, co bardzo cieszy, ale tak naprawdę nic się nie zmienia. Ja tu wchodzę jak do swojej szkoły po prostu, najzwyczajniej w świecie. Podczas spotkania uczniowie Technikum Hotelarskiego zaserwowali pierogi przygotowane wcześniej pod kierunkiem nauczycieli. Dodajmy, że w ramach projektu uczniowie otrzymali w prezencie fartuchy kelnerskie z logo powiatu, szkoły oraz stowarzyszenia, w których zaprezentowali się podczas imprezy. Mam nadzieję, że obecność tak wielu osób dzisiaj na tej naszej uroczystości mówi o tym, że otwarci są na nasze propozycje i na współpracę z nami. Na tym nam najbardziej zależy, żeby otwierać się na środowisko to najbliższe, jak również na współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi. Każdy uczestnik spotkania otrzymał kalendarz Staszicowskie Smaki, promujący kierunek gastronomiczno-hotelarski w szkole. Skoro z okazji świąt były kolędy, prezenty, to nie może zabraknąć życzeń. Przede wszystkim życzyłabym wszystkim zdrowia, bo bez względu na wiek zdrowie jest najważniejsze. Życzyłabym przede wszystkim świąt spędzonych w atmosferze rodzinnej. To jest też bardzo ważne. I życzyłabym, żeby ten Pan Jezus, który się narodzi, rodził się każdego dnia i przynosił nam wszystkim miłość, nadzieję i wiarę. Projekt Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi współfinansowany był przez powiat płocki.